Wrażenia są bardzo pozytywne. Spotkałem grupę ludzi, którzy bardzo chcą pokazać się z dobrej strony, którzy chcą udowodnić, że stać nas na dobrą grę, którzy, mam nadzieję, sprostają zadaniu, które przed nami. Zawodników, którzy czekają też, widzę to z niecierpliwością na to, co przed nami, więc te wrażenia są przede wszystkim pozytywne. Ja nie chcę oficjalnie dzisiaj mówić, kto będzie kapitanem, ale ja wiem, kto będzie kapitanem i ta decyzja zapadnie jutro przed meczem i ten zawodnik wyprowadzi drużynę jutro na to spotkanie. To znaczy ta decyzja już zapadła, rozumiem, tak? Tylko, że jeszcze pan nie zdradzi na mnie. Mam zdradzić. Zdradzić. A co ja mam nie zdradzić? No jasne, że Kuba będzie kapitanem. No jaki problem? Panowie, czy jest jakiś problem? Ja nie widziałem problemu do tej pory i tu mówię oficjalnie w obecności Kuby, że w jutrzejszym spotkaniu kapitanem drużyny będzie Jakub Błaszczykowski. Może pan wyjaśnić, dlaczego właśnie Jakub Błaszczykowski? Ale ja nie muszę się tłumaczyć z tych decyzji. Dla mnie jest to decyzja przede wszystkim oczywista, panie redaktorze. Kuba, czy dla ciebie też to było oczywiste? Czy obawiałeś się, że może być coś? Znaczy ja osobiście jestem, cieszę się, że darzy mnie zaufanie na przyszły mecz. Przede wszystkim nie patrzę na tych kategoriach. Oczywiście chyba jak każdy z nas, my szczególnie piłkarze, zdajemy sobie z tego sprawę, co minęło, jak minęło, że zawiedliśmy, że nie do końca no nie osiągnęliśmy tego celu, który był postawiony, który sobie w sumie sami sobie go postawiliśmy. Aczkolwiek w życiu piłkarza jest tak, że ogólnie w życiu jest tak, że no, nie, najszybciej po upadku jest się podnieść i trzeba żyć dalej. Tak samo też wydaje mi się najszybciej by było to, żeby po prostu rozegrać następny mecz i w miarę szybko się zrehabilitować po tym, co było na Mistrzostwach Europy i myślę, że każdy z nas czekał na to, żeby jak najszybciej rozegrać ten mecz i mamy okazję do rehabilitacji już jutro.